Rozmowa dnia. Dzień dobry, dzisiaj w studiu Radia Wilno gościmy pana Marka Pilata, starosty gminy Loweryszki w rejonie wileńskim. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, pani redaktor oraz słuchacze Radia Wilno. Czy na terenie gminy już się zakończyły wybory sołtysów? To znaczy na terenie naszej gminy wiosenne, 6 wyborów już się zakończyły, ale będziemy mieli też jeszcze jesienią, 2, w październiku. Czyli ilu do tej pory wybrano sołtysów? Już wybraliśmy 6. Co to są za osoby? Znane w naszym środowisku tam lawerskim? Tak, to znaczy są osoby miejscowe. To w ogóle mamy 9 sołtysów. 6 już wybraliśmy w marcu. Jeden sołtys był wybrany w roku ubiegłym, który działał od roku 2013. I 2 sołtysy będą wybierani jesienią w październiku. Czy wspomagają starostę Loweryszek? Czy pomagają? Tak, tak, wiadomo, ponieważ znają większość mieszkańców swego sołectwa, dbają o nich i też pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów, są bliżej mieszkańców i przekazują te problemy dla nas, dla starostwa. Czyli są potrzebni, pana tak, zdaniem, tak. Jak najbardziej. Jak się układa współpraca administracji gminy z mieszkańcami? Z czym najczęściej przychodzą do pana, jak ma pan dnie przyjąć? Myślę, że ta nasza współpraca na pewno jest dość niezła. Staramy się pomóc każdemu według możliwości. Każdy mieszkaniec jest u nas czekany, tylko to nie znaczy, że możemy pomóc w każdej potrzebie i natychmiast, jak to nam się czasami chciałoby się. Bo macie po prostu ograniczone możliwości. Możliwości, tak. Starosto, jakie projekty, między innymi z pozyskaniem środków zewnętrznych, udało się zrealizować na terenie gminy w ostatnich latach? To znaczy, cieszę się, ponieważ z każdym rokiem udaje się coraz więcej i więcej zrealizować różnych projektów. Za ostatnie 3 lata udało się nam zbudować, znaczy rekonstruować uniwersalne centrum wielofunkcyjne w Loweryszkach, później wielofunkcyjne centrum w Mościszkach, plus renowację i rekonstrukcję budynku szkoły podstawowej w Mościszkach, także odnowienie przedszkola w Mościszkach, wymiana dachu w gimnazjum Stefana Batorego w Loweryszkach, też rekonstrukcja boiska sportowego w Mościszkach, budowa parkingu obok kościoła w Loweryszkach i wiadomo też różne asfaltowanie i oświecenie naszych obiektów, których już też tego nie będę wymieniał, bo tego też jest dość sporo, bo co roku staramy się i dbamy o naszych mieszkańców. Sporo, faktycznie sporo inwestycji, sporo obiektów. I mamy też planów. Mamy już 2 projekty, tylko nie wiem, czy się w tym roku uda zacząć, ale miejmy nadzieję, że tak. To będzie rekonstrukcja boiska sportowego w Loweryszkach, na którego już bardzo dawno czekaliśmy, i uporządkowanie sośniaku nad rzeką Wilienką we wsi Loweryszki do organizowania imprez. Będą tam chodniki, które też będzie oświetlone, laweczki, altanka do grillowania, placek zabaw dla dzieci. Mamy taki plan i miejmy nadzieję, w tym roku nam to się uda. A kto ma sfinansować te prace i te państwa plany ambitne? Oczęście samorząd rejonu wileńskiego i funduszy Unii Europejskiej. Które też trafiają na teren gminy. Tak, i niemało, ponieważ każdy większy projekt oczęście był też dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z różnych projektów. Jakie są zadania priorytetowe starosty gminy Loweryszki? Znaczy, staramy się w miarę możliwości pamiętać i pomóc prawie w każdej potrzebie dla mieszkańców gminy Loweryszki, bo właśnie dla nich i pracujemy. Z tego też wynika, że będziemy i nadal starać się według otrzymywanych środków finansowych asfaltować, poszerzać infrastrukturę oświetleniową, zainicjować też infrastrukturę wodociągów i ścieków, budowę placyków zabaw dla dzieci. Sztandarowym świętem w Loweryszkach jest święto świętego Jana. Starosto, czy w tym roku obchody również się odbędą, bo chyba jak bez nich? Tak, zgadzam się. W tym roku, jak i co roku, organizujemy odpust święto kurcie świętego Jana Chrzciciela. Znaczy, program mamy taki, że msza święta o godzinie 12 w intencji całych mieszkańców, wszystkich mieszkańców naszej gminy.
i później od godziny 13 część artystyczna. Też w centrum wielofunkcyjnym w Lowaryszkach możemy też pooglądać wystawę naszego mieszkańca, astronoma Henryka Sielewicza, Plecienie wianków wspólnych kwiatów. I później będziemy mieli też dyskotekę. Kto będzie? Znaczy, będziemy mieli też gości. Będziemy mieli gości z gminy sąsiedzkiej. Nie będę mówił, kto. Wszystkie zapraszamy. I wiadomo, też będą nasi zespoły, to znaczy Barwy Podwileńskie, Mościszczanka, przedszkolacy z Lowaryszek, z Mościszek, uczniowie ze szkoły centrum z Mościszek, z gimnazjum z Lowaryszek i też nowo powstałe zespoły w centrum w Lowaryszkach pokażą nam swoje umiejętności. Czyli starosu 24 czerwca, nie mylę się. Tak, 24 czerwca, sobota. Godzina 12, sobota, czekamy. I jak zawsze nad rzeczką przy Lasku? I nie, jeszcze nie. Tu bliżej kościoła, znaczy przy ulicy Lipowej 9, tam gdzie mamy wielofunkcyjne centrum. Czyli już od 2 lat tutaj organizujemy. Za szoku może, kiedy uporządkujemy nasz sośniak, kiedy będą różne laweczki, chodniki, będziemy może, możliwie planowaliśmy i tam urządzać różne święta. Starosto, czy dzieci z gminy wyjeżdżają na kolonie do Polski? Czy mają kontakt z macierzą? To znaczy dzieci najczęściej z placówek oświatowych wyjeżdżają na różne kolonie do Polski i z czegoś się bardzo, bardzo cieszą. Są zawsze pod wrażeniem. A sama gmina ma partnerów w Polsce? To znaczy na razie nie mamy partnerów za granicy, ale jesteśmy przygotowani i otwarci na różne propozycje. Placówki oświatowe nasze gminy mają i dość po koleżeńsku współpracują z partnerami z Polską. Trudno być starostą Lowaryszek? No, czuję ogromną odpowiedzialność, pracując na tym stanowisku oraz ją kierując. Praca nasza wymaga sporego nakładu sił, czasu, ponieważ mieszkańcy z każdym rokiem coraz więcej czegoś się potrzebują i pragną to mieć od razu. Lecz praca ta sprawia mi niesamowitą przyjemność. Chętnie jadę do pracy, choć z pewnością jest wymagająca. Bardzo się cieszę i naprawdę czuję ogromną satysfakcję z każdego projektu, bądź to nawet najmniejszego, ale czekanego i proszonego przez naszych mieszkańców gminy. A jak wygląda skład narodowościowy gminy? Polacy w dalszym ciągu są przeważającą. Tak, nasza gmina ma ponad 82% Polaków. I liczba mieszkańców jest dość stabilna, bo widziałam statystyki, wyjeżdża bardzo mało osób w ciągu roku. To znaczy w średniu to mamy dość stabilną sytuację gminy, około 2600 mieszkańców. I wyjeżdżają w takim odsetku bardzo znikomym, zaledwie chyba kilkanaście tak, osób w ciągu roku. Tak, ale też już dużo i wraca. Naprawdę już i niemało osób, które byli wymeldowane, oni znowu się przydeklarowali i mieszkają u nas w gminie. I raczej chyba nie emigrują za granicę, najwyżej, nie wiem, do Wilna. To znaczy jednostki za granicę. A jak wygląda rolnictwo na terenie gminy? Mają państwo rolników, z których są dumni? Tak, mamy ich niemało. Jeden z największych to jest pan Tadeusz Liksza, który też obrabia ziemię, ma krów, inne żywioły. On jest jednym z największych i z tego powodu też tą swoją działalność przekazuje dla swoich dzieci i wnuków. Czyli rolnictwo ma się dość dobrze na terenie gminy? Nieźle, tak. Niedawno się w Lowaryszkach odbyło święto rodzin, czyli Lowaryszki silne rodziną. Sądzę, że tak, ponieważ bardzo cieszymy z tego, że mamy centrum wielofunkcyjne, gdzie możemy wspólnie pobyć, wspólnie wysłuchać różnych koncertów. I już po raz kolejny organizatorzy organizują te święto i naprawdę bardzo się cieszymy. Widzimy, z jaką chęcią młodzież do tego angażuje się.
I z tego powodu powstają też nowe zespoły wokalne, taneczne, które zobaczymy na Jana tego roku, 24 czerwca. W Lawaryszkach powstają nowe zespoły? Tak, działające przy kulturze, przy ośrodku kultury. Który niedawno został za środki między innymi unijne wzniesiony, tak? A z czego jest dumny starosta Lawaryszek? No, spod aktywnych mieszkańców naszej gminy, którzy mają wiele pomysłów do zrealizowania i zachęcania młodzieży do działalności. Chlubą gminy są nasze zespoły już, które działają od dawna. To są Barwy Podwilińskie pod kierownictwem Люцини Власенко, Мостіщанка, керована через Роберта Климашевського. Кожен учасник є унікальний, оригінальний і помисловий, що в сумі прикладається на їх барний репертуар. І творить теж нове зеспіло танечне і вокальне, як вже вимінили вчасній. Мостіжки щитуються екіпом молодих спортовців і їх амбітними тренерами, які годні репрезентують гміну ораз район Віленський, як теж і Літву на різнородних заводах спортових, сон сталі в чоловце на святових зимових ігжисках полінійних. Прийшле півроче, в тим року вже зостало розписане в календарі, буде активні. Так, już działamy, już część projektów, które mieliśmy zaplanowane na rok 2017, już mamy u części sporządkowane, znaczy już mamy część zażwirowanych dróg i już szybko zaczną się prace asfaltowania drogi i poszerzenie infrastruktury oświetleniowej ulicy Leśnej drugiej części w Lawaryszkach, z czego się bardzo cieszymy. I będzie się działo. Tak. I nie tylko na Świętego Jana. Tak. Starosta, bardzo dziękuję za rozmowę. I jestem otwarty na każdą propozycję naszych mieszkańców. W miarę możliwości będziemy starać się pomóc sprawie każdemu mieszkańcu gminy, bo właśnie dla nich i pracujemy, nie licząc godziny pracy. Ogromne też podziękowania chciałbym złożyć dla samorządu rejonu Wileńskiego na czele z panią mer, panią dyrektor za wszelką pomoc finansową w każdym naszym zapotrzebowaniu, w każdym naszym potrzebie. I z tego powodu, że z milą chęcią nam zawsze pomagają. Chciałbym też podziękować za pracę i za angażowanie dla wszystkich pracowników, którzy pracują w naszej gminie oraz dla każdego mieszkańca, który działa społecznie na rzecz naszej gminy. I wszystkim też, którzy są zaangażowani w ciężkiej w naszej pracy, w tej naszej małej ojczyźnie, aby nam się było coraz lepiej żyć i których troską jest jak najlepsza przyszłość członków naszej społeczności. Także życzę dużo wytrwałości, cierpliwości, optymizmu i Bożej opieki na co dzień. I wiadomo, do zobaczenia 24 czerwca o godzinie 12 w Lawaryszkach. W kościele. W kościele, tak. Starosta, bardzo dziękuję, że przybył pan do studia. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, że gościem rozmowy dnia był dzisiaj pan Mark Pilat, starosta gminy Lawaryszki w rejonie Wileńskim. Dziękuję również słuchaczom. Beata Naniewicz, do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30. Wszystko, co nas łączy.